Sobie, jak mnie Duch Święty uratował przed wypadkiem. Siedziałam sobie w pracy i słyszę głos: pojedź w drugą stronę niż zawsze do domu. Akurat wtedy to było przed świętami i chciałam po prostu do Oleniki kupić do mojej córeczki prezent. Ja mówię: nie, nie chcę mi się jechać, pojadę do domu, jestem zmęczona. Słyszę: nie, jedź do tego sklepu. Ja mówię: nie, nie chcę mi się, jedź. Ja mówię: dobra. I wyszłam z pracy, poszłam na przystanek tramwajowy, stanęłam w zupełnie drugą stronę, tylko naprzeciwko. I nie minęła chwila, zanim zdążyłabym przejść na tą drugą stronę i stanąć na tym przystanku, na którym zawsze staję. I jest taka sytuacja, że wjeżdża czarne BMW bardzo szybko, tam przy Starym Mieście spod tego tunelu. Wjeżdża bardzo szybko, wpada na tory tramwajowe, nie jest ten... kto kierował tym samochodem, nie był świadomy, że tam jest taki rant dla tramwajów. I on wpadł w ten rant, zaczął szorować oponami, zaczęły lecieć iskry, był taki niesamowity pisk i wszyscy byli zszokowani i patrzyli, nikt się nie spodziewał, co się może dalej stać. I ten samochód wpadł w poślizg na tych torach, rzuciło go tak na bok, jak się wpada w poślizg i wjechał prosto w ludzi, w przystanek, na którym ja bym stała. Ci ludzie wszyscy wyskoczyli do góry, a ja stałam i mówię: dziękuję ci. Dziękuję ci, Duchu, że mnie uratowałaś. Amen. Duch Święty. Duch Święty. Wystarczy słuchać Ducha Świętego.